Być może w trakcie oglądania najnowszej ekranizacji Dune w reżyserii Denis Villeneuve przynajmniej część z Was zastanawiała się, dlaczego w świecie przyszłości armie Atreidów, Harkonnenów i Sardaukarów oraz Fremeni walczą nożami i mieczami, a nie naparzają się na przykład blasterami lub karabinami. Odpowiedzią są tutaj tarcze obronne, działające dzięki generatorowi Holtzmana. Jednak najpierw zacznijmy od samego Holtzmana, któremu ludzkość zawdzięcza ten, jak i wiele innych cudownych technologii. Savant Theo Holtzman był wynalazcą pochodzącym z planety X. Żył on w czasie dżihadu butleriańskiego. Większość życia spędził on jednak na planecie Porytrin. Pracował tam pod protekcją i patronatem jej władcy Niko Bludda. W ramach ciekawostki dodać można, że planeta Porytrin była jedną z planet, na której przybywali zensunicy wędrowcy, zanim trafili ostatecznie na Arrakis, gdzie stali się później Fremenami. Sławę Holtzmanowi przyniosło opracowanie teorii naukowej dotyczącej siły odpychania cząstek subatomowych. Teoria ta została nazwana na jego cześć efektem Holtzmana. Dzięki efektowi Holtzmana możliwe było powstanie wielu wynalazków, które doprowadziły do rozwoju ludzkości, jak choćby możliwe stały się podróże międzyplanetarne poprzez zakrzywianie czasu i przestrzeni w celu szybkiego przemieszczania się. Innym owocem tej teorii była wspomniana wcześniej tarcza obronna. Było to coś jakby pole siłowe, które ochronić mogło zarówno człowieka, jak i duży obiekt. Wytwarzane było przez generator Holtzmana, noszony zwykle przy pasie. Pole powstaje w pierwszej fazie zjawiska dryfowo-anulacyjnego. Tarcza chroniła użytkownika przed atakami fizycznymi. Przepuszczała ona jedynie obiekty poruszające się z niewielką prędkością. W zależności od nastawienia mogła to być prędkość od 6 do 9 cm na sekundę. Aby zabić noszącego, konieczne było powolne wbicie ostrza. Innym słabym punktem tarczy był brak obrony przed gazami, a więc wciąż można było zatruć przeciwnika. Ponadto tarcza także spowalniała ruchy swojego użytkownika. Skurwysyny! Nic mi nie zrobią wasze karabinki! Strzelajcie sobie z tego gówna! Dzięki mojemu polemu siłowemu jestem teoretycznie nieśmiertelny! Teoretycznie, bo praktycznie mogę tu umrzeć ze starości! Więc praktycznie nie możecie mi nic zrobić! Jedną z broni występujących w Imperium była rusznica laserowa. Było to urządzenie miotające ciągłą wiązkę laserową, która mogła przeciąć niemalże każdy materiał. W ostatnim filmie z 2021 roku różnicę możemy zobaczyć w scenie ucieczki Paula, Jessica i Liet Kynesa ze stacji badawczej, gdy Duncan Idaho w ramach ostatecznego poświęcenia powstrzymuje Sardaukarów przed przecięciem drzwi, dając tym samym bohaterom czas na ucieczkę. Różnica miała bardzo ograniczone zastosowanie w walce. Powodem było to, że kontakt tarczy z wiązką laserową wystrzeloną z rusznicy powodował straszliwy wybuch nuklearny, technicznie zwany fuzją subatomową. Wybuch ten mógł zniszczyć zarówno strzelającego, jak i noszącego tarczę, lub nawet oboje. Tarcze były niemalże nieużywane na Arrakis, gdyż włączenie tarczy na pustyni natychmiast przyciągało uwagę czerwia. Wobec tego Fremeni nie używali tarcz i nie byli przyzwyczajeni do walki z przeciwnikiem osłoniętym tarczą. Ciekawie ukazuje to scena pojedynku Paula z Jamisem, gdzie to Paul, który całe życie uczył się walki pod kątem powolnego przebicia się przez tarczę, niemalże cacka się z wykończeniem przeciwnika, gdy odruchowo w zwarciu chce wbić ostrze z prędkością, której tarcza nie wyłapie, mimo tego, że przeciwnik takowej tarczy nie nosi. Obserwujący to Stilgar uznaje, że Paul bawi się ze swoim przeciwnikiem. Kończ waść! Wstydu oszczędź! Tarcze i zapewniana przez nie ochrona sprawiła, że broń palna straciła na znaczeniu. I w związku z tym ludzkość wróciła do walki bronią białą. Warto w tym miejscu wspomnieć o najlepszych wojownikach, do których niewątpliwie zaliczali się mistrzowie miecza z Ginaza. Mistrzem miecza był na przykład Duncan Idaho i dzięki jego wyszkoleniu Atreidzi byli w stanie stworzyć tak dobrze wyszkoloną armię.
Do najlepszych wojowników zaliczyć trzeba także Sardaukarów, których biegłość w walce równała się 10 stopniowi Ginasów, a także członkinie Bene Gesserit, które dzięki przejściu szkolenia Prana i Bindu były w stanie kontrolować każdy mięsień swojego ciała. Nie oznacza to jednak, że broń dystansowa całkowicie odeszła do lamusa. Przykładem jest tutaj pistolet Maola, często używany przez Fremenów w walkach na pustyniach Arrakis, gdyż jak wspominano, tarcze nie były tam używane. Był to pistolet sprężynowy, strzelający zatrutymi bolcami, a jego zasięg wynosił 40 metrów. Był on jedną z nielicznych broni, która mogła przebić tarczę, ale nie był on wykorzystywany przez jakiekolwiek wojska, gdyż nie było całkowitej pewności co do przebicia tarczy. Do skrytobójstw stosowano broń zwaną Grot Gończak, w oryginale Hunter Seeker. Była to latająca na dryfie metalowa igła o długości 5 cm, zdalnie sterowana przez znajdującego się w pobliżu operatora za pomocą konsoli. Opierał się on na wykrywaniu ruchu. Po wykryciu ruchu igła potrafiła zaryć się w ruchomym ciele i po nitkach nerwów utorować sobie drogę do najbliższego z żywotnych narządów. Była to broń powszechnie stosowana przez rody Imperium. Arystokraci już od młodego wieku uczyli się o tej broni. Nie można zapominać także o broni atomowej. Po zakończeniu dżihadu butleriańskiego ludzkość uchwaliła wielką konwencję, która zakazała używania broni atomowej przeciwko ludziom. Konsekwencją złamania tego zakazu mogło być nawet całkowite unicestwienie danego rodu przez połączone siły Imperium. Jednakże wysokie rody wciąż posiadały i składowały atomówki, ale w zamyśle jedynie na wypadek napotkania wrogo nastawionej cywilizacji pozaziemskiej. Pod koniec pierwszej książki Paul obszedł ten zakaz, gdy kazał wysadzić mur zaporowy. Nie użył broni przeciwko ludziom, ale przeciwko naturalnej przeszkodzie terenowej, aby szybciej dotrzeć do Imperatora. Wielka konwencja zezwalała na wojny, ale w ograniczonej formie, aby chronić osoby postronne. Instytucja ta zwana była wojną asasynów i toczona była według określonych reguł. Reguły tam zawarte nakazywały m.in. formalną deklarację zamiarów oraz ograniczały dopuszczalne rodzaje broni. Dozwolone było używanie trucizn oraz innych broni wymienionych w kompilacji zatytułowanej Poradnik Asasyna.